Produkt oznaczony jako SWHF515050 to najnowsze wcielenie systemu Audio 5.1 marki Genius. Zestaw składa się łącznie z 6 elementów, które tworzą 2 głośniki frontowe, 2 nieco mniejsze głośniki satelitarne, głośnik centralny oraz subwoofer. Wszystkie elementy zostały wykonane w kolorze wiśniowego drewna i zostały uzupełnione o czarne maskownice z logo producenta. W subwooferze producent zmieścił oprócz 6,5-calowego głośnika niskotonowego również wzmacniacz oraz panel sterowania do obsługi funkcji audio. Na froncie znajdziemy też otwór Bass Reflex. Z tyłu natomiast umieszczono wszystkie wejścia i wyjścia audio. Mamy więc 3 kanały wejściowe dla systemu stereo oznaczone jako TV, Game oraz CD MP3, a także osobny kanał audio dla systemu 5.1. Poniżej znajdziemy sprężynowe złącza na 5 głośników, a także włącznik wzmacniacza oraz jego bezpiecznik. Całość jest ciężka nie tylko z uwagi na masę wzmacniacza, ale również na masę dosyć grubych ścian obudowy, które mierzą około 0,5 cm. Pozostałe 5 głośników jest również wykonanych ze wspomnianych płyt wiórowych. Wszystkie z nich posiadają otwory Bass Reflex dla wzmocnienia niskiego pasma. Tylne satelitki posiadają dodatkowo wieszaki do podwieszenia ich na ścianie. Za reprodukcję dźwięku w postaci średnich oraz wysokich tonów są odpowiedzialne głośniki o średnicach 4, 3 oraz 1 cala. Genius określił moc muzyczną całego zestawu na 150 W. Oprócz kolumn producent z zestawem dostarcza pełne okablowanie do podłączenia sprzętu, w tym kable sygnałowe, przejściówki z mini jacka na złącze typu cinch i wiązkę kabli dla systemu 5.1. W komplecie znalazła się również polska instrukcja obsługi oraz pilot, który umożliwia m.in. wybór źródła dźwięku, a także sterowanie poziomem głośności poszczególnych kanałów. Cechą charakterystyczną tej serii Geniusów jest rozdzielenie dźwięku stereo w taki sposób, aby był on słyszalny we wszystkich głośnikach. Zestaw został bardzo dobrze wykonany jak na konstrukcję budżetową, a zastosowanie drewna podnosi dodatkowo walory muzyczne. Dźwięk płynący z malutkich kolumnek jest zaskakująco czysty i szczegółowy. Również reprodukcja niskich tonów nie pozostawia wiele do życzenia. System jest bardzo uniwersalny i dobrze sprawuje się w warunkach typowo komputerowych, podczas gry, odsłuchu stereo, jak również jako uzupełnienie kina domowego.